proszę wszystkich o powstanie. Proszę powtarzać za mną świadome znaczenia swoich słów. Marzec 2018 roku. 87. posiedzenie Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Świadome znaczenia swoich słów. I odpowiedzialności przed prawem. Na posiedzeniu komisji zeznaje świadek numer 10. Oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To kluczowa agentka w sprawie Amber Gold i OLT Express, firm stworzonych przez Marcina P. Na posiedzeniu dochodzi do odtajnienia głosu, a tym samym dekonspiracji tajnej agentki ABW. Przyrzekam uroczyście, że będę mówić szczerą prawdę, niczego nie ukrywając tego, co jest mi wiadome. Pogłos, który słychać w trakcie transmisji, to naturalny głos oficer operacyjnej. Pani przewodnicząca, no chyba musimy dopracować system komunikacji, bo słychać głos pani funkcjonariusz. Znaczy, mnie to nie przeszkadza, jest pytanie, czy pozostałym uczestnikom przesłuchania to przeszkadza, albo pytanie jest i czy świadkowi, albo pytanie jest takie, czy możemy coś z tym zrobić. To słucham pana, panie redaktorze. To był bardzo taki przedziwny wypadek, tak? Dziękuję panu bardzo uprzejmie. Skoro wniosek o przerwanie komisji, no nie możemy ujawniać głosu agentki. Komisja śledcza w sprawie Amber Gold miała wyjaśnić kulisy działalności służb specjalnych, które badały funkcjonowanie wielkiej piramidy finansowej. Dlaczego to się nie udało? Jak politycy partii rządzącej szukali haków na swoich przeciwników? Kim jest świadek numer 10?